No i zaczynamy wycieczkę po kopalni. Lubię też oczywiście, chodzimy. Jak są kamerzyści i ci wszyscy ludzie z telewizji, ale proszę tylko na YouTube'a nie stawiać, bo ja mam dosyć gwiazdorzenia na tym portalu. 3 tygodnie trwa, aż film usuną. 15 maili sobie musiałem wysłać. Pozdrawiam fanów w każdym razie i całą Polskę. Możemy zamieścić? Nie, spoko, później porozmawiamy. Okay. Proszę Państwa, teraz już witam Was bardzo serdecznie na terenie Muzeum Kopalni Złota w Zasoku. Ja mam na imię Piotr. Ładnie mam na imię? Bardzo. Bardzo. Już macie plus. Może się uratujecie. No właśnie, to jest kwestia w ogóle, czy my stąd dzisiaj wyjdziemy, ale to też będziemy rozmawiać już w środku, w mroczych czeluściach kopalnianych. Ja będę Państwa przewodnikiem. Zapraszam Was do najmłodszej sztolni kompleksu kopalni. Ta sztolnia to sztolnia Gertrudy. Spójrzcie, jest pięknie zapisane. Gertrud Stollen. Oczywiście w języku niemieckim. Z przyczyn wiadomo jakich. Rok 1920, zobaczcie, jest też, to jest bardzo ważny rok w historii naszego narodu, ale także ważny rok tutaj. W 1920 roku ukończono bicie sztolni Gertrudy. Tym samym bardzo odmieniono historię górnictwa w Złotym Stoku. 100 lat ma ta sztolnia. Proszę Państwa, ona obchodziła w zeszłym roku już Twoje urodziny. Niestety one się nie odbyły i są przełożone na ten rok, więc jak przyjedziecie z prezentami, poszukajcie mnie. Ja prezenty będę pobierał. Oczywiście wszystko mile widziane, złoto w szczególności. 100 lat wydaje się dużo, prawda? Ale to wcale dużo nie jest. To jest ułamek tej historii, bo jak się dobrze rozejrzycie, otacza Was ponad 1000-letnia historia wydobycia złota na terenie Gór Złotych. Dziś to miasto jest najstarszym ośrodkiem górnictwa złota w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Także czujcie się bardzo wyjątkowo. Jak to miasto się nazywa? Kto pamięta? Bardzo ładnie, złoty. Ja wczoraj usłyszałem od grupy, że złoty ściepny, że spadłem od jednej pani, spadłem z murku tutaj. No odpowiedzi są różne. Srebrna Góra, Biały Stok się zdarza, Złoty Stok, dziś. Ale przez wieki ta osada była nazywana Reichenstein. Reichenstein tłumaczymy jako bogaty kamień. I tak, moi drodzy, bo w tych podziemiach to był bogaty kamień, a górnicy, tacy jak ci, przepuści ich, oni to udowadniali. A pracowali w myśl dewizy Mentet Maleo, tak jak i ci, czyli umysłem i młotem. Kto z Was chce poznać przepiękną i przebogatą historię, niech rusza w ślad za mną. Oto tajemnice Gertrudy stoją przed Wami otworem. Dziadki, słuchajcie, bo tutaj są gnomy kopalniane, też trzeba uważać, one mają przyjpły. Miły pan. No, wchodzimy do środka. Ale jest... To nie jest zwykła dziura oczywiście, to jest wyrobisko z okresu średniowiecza. Takich wyrobisk na terenie tej góry jest mnóstwo, ale to jedno jest wyjątkowe. W 1913 roku, gdy górnicy rozpoczęli bicie sztolni Gertrudy, odnalezienie ten chodnik, a we wnętrzu tego chodnika odnaleziono drewniane elementy obudowy, które później podano analizie. Analiza węgla T14 wykazała, że drewno to, które tutaj spoczywało przez wieki, zostało ścięte 1000 lat temu. Stąd nazwa tego właśnie chodnika, chodnik tysiąclecia. Ja wiem, że wcale nie wygląda. Gdyby nie te lampy z Ikei, nawet by go nie było widać, ale są, połyskują, błykają, więc ja o nim opowiadam. Państwo możecie sobie tutaj zerknąć, jakie panowały warunki w średniowiecznej kopalni, bo za złotą bramą będzie już tylko wiek 20, czyli o 1000 lat do przodu. Rzuć się oku i ruszamy dalej. Aż tego. Ta makieta pokazuje Państwu pole eksploatacyjne Góry Zachodniej. Pól takich było kilka, na kilku górach koło tego miasta, ale ja Wam pokazuję jedno, najważniejsze pole Góry Zachodniej. Tu bowiem było najwięcej prac górniczych przez ostatnie 1000 lat. Archeolodzy mówią, że na przełomie wieku 9 i 10 trwały tu zakrojone prace wybierkowe metodą wieloszybikową. Przez 700 lat w tej historii udokumentowanej, która już jest za nami, górnicy pod tymi Złotymi Górami wydrążyli około 320 km chodników na 21 poziomach wydobywczych. W wieku XVII rudy były już tak ubogie w złoto, że nic się tutaj nie opłacało. O kopalni wszyscy na chwilę zapomnieli. Szereg tragicznych wydarzeń, które przyszły przez tę ziemię, też się do tego przyczynił. Lecz przychodzi taki rok, 1679, i do miasteczka Reichenstein przyjeżdża z Wiednia wydelegowany, aby dokonać przeglądu kopalni, niejaki Hans Scharfenberg, wiedeński aptekarz i alchemik. Ten człowiek udowodnił, że te ciała rudne, oprócz już znikomych ilości złota, zawierają bardzo bogate intruzje prekambryjskie, arsen opirytu, biały serpentyn i tego takowych, pochodzenia hydrogeotermalnego i to jest klasyczny przykład dla metasomatycznego pochodzenia arsenu na terenie Gór Złotych. Powtórz. To nie słucha. Bardzo ładnie. To nie słucha przewodnika też na tym majtkisika. Trzeba słuchać. No dokładnie, po ludzku arsen, odkrył pierwiastek chemiczny arsen, z którego się produkuje związek chemiczny, biały proszek, który silnie truje, silnie uzależnia i jest na literę A. Jaki to biały proszek? O, śmiercionośny. No jak się nazywa? No bardzo ładnie, proszę Pani. Bo niektórzy turyści mówią, że amfetamina. Odpowiedź sezonu w tym roku to był Ariel. Potem Panią Marię też słyszałem. Apa. Aspiryna, arszenik, w każdym bądź razie, o to nam chodzi. Jest to trucizna znana od starożytności, ale wie Pani co, tej kopalni dała drugie życie. Trucizna, to jest absurd, prawda? Trucizna daje drugie życie. Arszenik był bardzo znany i popularny kiedyś, oprócz tego, że truł miał szereg różnych innych zastosowań. Tutaj wyprodukowano arszeniku przez niecałe 300 lat 126 tysięcy
pamiętam. 1 kwietnia w Prima Aprilis 61 roku po tych torach, po drugiej zmianie w tamtym kierunku z tej kopalni wyjeżdża ostatni historyczny wagon z urodkiem i kończy niemalże tysiącletnią historię górników w Złotym Stoku. Na amen! Udało się, na jednym wdechu. Dobrze, że mnie nie przerywaliście, bo ja tam na pamięć nauczyłem. I czasem już od nowa zacząć. Proszę Państwa, po map wynika, że tych labiryntów pod nami i nad nami naprawdę może być około 300 km. Na szczęście dla Was są tylko kilometry 3. Dlaczego panie przebierały rudę, odrzucały skałę płoną od bogatych minerałów, oddzielały to? Głównie panie to robiły. Bo kobiety są cierpliwe, wiadomo, dokładne i przede wszystkim mają zmysł, tak jest, widzą więcej kolorów. Mężczyźni czują troszkę więcej smaków, kobieta widzi więcej kolorów i tak to właśnie wyglądało. Kobiety zostały wyręczone przez puszki wodne już w XVI wieku, to też pewnie wymyśliła kobieta, bo po co było przebierać rudę ręcznie, jak można było to wrzucić do wody i woda wypłukała te lżejsze, nic nie warte kawałki, a te ciężkie zostały i to był koncentrat rudy. Koncentrat rudy kupował hutnik. Huty były tam, kilometr dalej, w wąwozie hutników, w którym był Złoty Jar. W Złotym Jarze w XVI wieku, 500 lat temu, było 20 potężnych hut. W tych hutach węglem drzewnym przepalano taką rudę i żeby złoto odzyskać, trzeba było dodać dużo ołowiu. Ołów ściągano z Olkusza, z Węgier. To było drogie, kosztowne, ale się opłacało. To jest stosowano metody wyługiwania złota ołowiem. Ołów wyługiwał drobinki złota, osiadał na dnie pieca. Piec był wygaszany. Wypałki, żużle z pieca wyrzucano na hałdę, stąd nazwa Złotego Jaru. Niemcy nazywali go Schlakental, czyli Dolina Szlakowa, bo tam są potężne hałdy szlak. No i na końcu z pieca wyciągano ołów ze złotem i to trzeba było wszystko oczyścić, oddzielić od ołowiu. Tym zajmowali się już probierze na terenie probierni, która w tym mieście się oczywiście znajdowała. W takich oto małych piecach probierczych, laboratoryjnych, oczyszczano złoto. W takich grafitowych tyglach podgrzewano to złoto kilkadziesiąt razy do bardzo wysokiej temperatury. Przelewano z tygla do tygla. Grafit pod wpływem temperatury wiele zanieczyszczeń wyłapuje. Tam na tych ściankach nawet sporo srebra widać, bo złoto w głównej mierze zanieczyszczone jest srebrem. Tam zachodziły różne reakcje chemiczne, dodawano mąki żytniej, dodawano siarki i złoto się oddzielało. Przez 8 miesięcy tak mniej więcej oczyszczano to złoto. Ja Państwu w dużym skrócie opowiedziałem. Po 8 miesiącach złoto przelewano tu. Do forem sztabowych, 15-25-kilogramowych, kilogramowych i pewnie jeszcze innych. No i z tych forem już wybijano przepiękne złote sztaby. Taka jedna sztabka dziś w Europie, w rozliczeniach międzypaństwowych, waży 400 uncji trojańskich. Jedna uncja trojańska to 31,1 gram złota. Razy 400 daje, prosty rachunek, 12,44 kg. Czyli prawie 12,5 kg waży taka sztaba. Widzieliście kiedyś na filmach, jak sztabki złota uciekają szybko gradną? Do walizek, do lepek, do na plecy i uciekają? No. No to zobaczcie, tu jest sztaba, która waży 12 kg, tylko że jest ołowiu. Młody powiedz, czy da się z tym uciec? Wow. No właśnie. No. Telewizja co robi? I oszukuje i terroryzuje, lepiej nie ogląda. Zobaczcie, tyle waży mniej więcej sztabka złota. A jakby ci spadło nogę, coś powiedziała? No, nie wiem, nie brała, ale... Co byście powiedzieli, bo nam spadła nogę? Au. A właśnie. Powinniśmy usłyszeć, jaki jest symbol chemiczny złota, bo to właśnie... Au, duże A i małe U. Nie dlatego, że spadło komuś na nogę, bo wtedy byłoby zupełnie inaczej tak naprawdę, ten symbol wyglądałby inaczej. No, nieważne. Au od łacińskiej nazwy, jest to skrót, która mówi aurum. Aurum oznacza w łacinie brzask, czyli wschodzące słońce, które pięknie razi w oczka. Tak jest ze złotem, stąd to nawiązanie, złoto nie koroduje. I pięknie błyszczy się zawsze, dlatego się nawiązuje to do wschodzącego słońca, czyli aurum. Hans Scharfenberg, ten wnikliwy alchemik, takim oto magicznym dziabonkiem, zapisał wielką kartę w dziejach tego miasta. Jako pierwszy rozdziabał nasze rudy na drobne kawałki, zauważył, że są w nich arsenopiryty. Metodą rafinacji ten arsen jako pierwszy w sumie odzyskał. Bardzo prosto, bo metoda w ogóle może to zrobić w domu. Wystarczy rozdziabaną rudę grzać do bardzo wysokiej temperatury. Jak będzie tak z 300 stopni, zacznie to parować. Hans Scharfenberg, widząc nikczemne opary, ułożył nad nimi wielką misę, do której wlał zimną wodę z rzeki, powstała prymitywna chłodnica i na zimnych ściankach tego naczynia, zimniejszych niż nogi tego nieboszczyka, pojawił się biały proszek, podobny do mąki. 2 atomy arsenu, 3 tlenu, czyli tritlenek arsenu. Hans uznał, że tym proszkiem zmieni oblicze ludzkości i wymyśli eliksir wiecznej nie na mdłości, młody, mdłości są po tym. Parówka z Biedronki. Wegańska, długo się gotuje, polecam, ja lubię. Eliksir wiecznej młodości jako pierwsza skosztowała urocza asystentka pani Grażynka. Niestety nie zapoznała się z treścią ulotki dołączonej do opakowania i stała się zupełnie bezużyteczną asystentką. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu był arszenik. Silna trucizna, znana od starożytności. Dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka to 0,2 grama, czyli główka od zapałki. Trucizna, która nie zabija od razu, działa po jakimś czasie i nie ma smaku i zapachu. Idealna. O, nie boicie się. No i słusznie.
Proszę Państwa, marszałek miło... To jest prawdziwy marszałek. No a jaki? Sztuczny? Z Biedronki. Tak, z Biedronki. Proszę arszenik, mimo tego, że był trucizną i znali dobrze tą truciznę królewięta, książęta, cesarze, papieże, to miał inne zastosowania. Gardowano nim skóry, impregnowano nim drewno, klarowano nim szkło, dodawano go do farb antykorozyjnych, do środków ochrony roślin, truto nim też gryzonie, uszlachetniano nim stal. Najwięcej arszeniku z tej kopalni wyjechało z naszych hut i fabryk na potrzeby I i II wojny światowej. Utwardzano amunicję, produkowano gazy bojowe. Dlatego ta kopalnia była najnowocześniejsza w Europie na początku XX wieku, bo masowo wyjeżdżał arszenik, który napędzał machiny zbrojeniowe II i III później Rzeszy. Arszenik jest też lekarstwem. To, co truje, też leczy. Od czego to zależy? Proporcji. Przede wszystkim od dawki, od proporcji, prawda? Ostatnio mi też turysta powiedział, że też od tego, jak się leczymy prywatnie, czy na kasę chorych, jakiś doświadczony. Jednak, proszę Państwa, już w I wieku naszej ery arszeniku używali arabscy medycy do leczenia chorób płucnych. W średniowieczu to było panaceum na wszelkie dolegliwości. Gruźlica, malaria, choroby weneryczne, wszystko było leczone arszenikiem. Do dziś jedna odmiana białaczki i jeszcze trutki zębowe, gdzie niegdzie są na bazie arszeniku. Niektórzy dentyści takie właśnie stosują, bo dobrze zabijają miazgę zębową. Ostatnio się dowiedziałem od pewnej turystki, która produkuje kosmetyki, ma taki handmade, że tritlenek arsenu jest też składnikiem kremów odmładzających, że on wygładza włókna kolagenowe. No i wspólnie uznaliśmy, że Grażynka to potwierdza. Zaimpregnowana na wieki wieków. Amen. Bo kremy te musiała stosować, jak widać, do skutku. Pomadki powiększające usta też są na bazie arszeniku, to wyczytałem na interii. Jeżeli byście się chcieli przekonać na własnej skórze, to oczywiście możemy teraz w tym momencie. Będą duże buziaczki, kto pierwszy? Pani? Pani? Może pan? No i słusznie, że pan nie chce, bo mamy tylko arszenik w czopkach, także jest ta akcja, aplikacja, odbywa się za kotarką, to samemu oczywiście, ja ręki nie przykładam, to wspólne zatruwanie sobie do życia. Jakbyście chcieli, to polecam, jak nie, to się nie cieszcie, bo przecież i tak wyjazd na do przodu czeka każdego, przed nami już tylko mroczny chodnik śmierci, także zapraszam, ruszamy. Na polubry zachodnie dochodzi do tąpnięcia i zawala się najbardziej złotonośny szyb kopalni nazywany Golden Eisel, czyli Złoty Osioł. Runął w dół. Miał 72 metry głębokości. Zawał w takich chodnikach jak ten chodnik uwięził 99 doświadczonych śląskich górników. Niestety nikt ich nie uratował. Ówcześni właściciele kopalni, którymi byli właśnie fugerowie z Augsburga, uznali, że akcja ratunkowa się już nie opłaca, bo złoto się kończy. Przedstawiciele kamery fugerów z tego miasta uciekają pod osłoną nocy, bojąc się zemsty ludzkiej, a górnicy zostają pod ziemią na wieki wieków. Amen. Jest pewna legenda, a raczej historia miłosna, która mówi, że pewna kobieta tego dnia, zrozpaczona, rzuca się mężowi na ratunek, wchodzi w czeluścia kopalniane. Na imię jej było Gertruda. Stąd nazwa tej najmłodszej sztolni, sztolni Gertrudy. Na pamiątkę tego miłosnego, jakże tragicznego wydarzenia. No wspaniała, cudowna żona, no mąż też musiał być fajny facet, prawda? No i love story kończy się szybko, to już się domyślacie, bo Gertruda wlazła i się zgubiła. Duch tej kobiety tu został na zawsze. Ja nie wiem, czy to taka komedia. Proszę Państwa, duch zostaje na zawsze i jest dobrym duchem kopalni po dziś dzień. Niegdyś stąd wyprowadzała zaginionych górników. Jak górnik się zgubił, ona przychodziła, łapała go za rączkę i go wyprowadzała na dobrą drogę. Ja w życiu kiedyś też zbłądziłem, dlatego tu pracuję i mam nadzieję, że ona też mnie na dobrą drogę wyprowadzi. Jak Państwo się zaraz tu zgubicie, bądźcie pewni, że ona po Was na pewno przyjdzie. Nie będzie Wam obojętna. Jest tylko jeden warunek. Tej potwornej zjawie trzeba podać swoją dłoń. A podać dłoń zjawie to tak, jakby spojrzeć w oczy przeznaczeniu. Gertrudo kochana, czy to ty? Ukaż się zjawą. Gertrudo, przybądź tu. Gertrudo. Herman! Okej, proszę, jest. Jest. Herman! Herman? Czy to ty? Nie, to znowu ja. Muszę ci radzić. Widzieliście mojego męża, ma na imię Herman i jest tutaj górnikiem. Nie wyszedł z kopalni po zawale. Pomóżcie mi go znaleźć, proszę. Kto pomoże dzieci, Gertrudzie? Piąteczkę dawaj, Gleto, jak mocno, jak klapsa. Dalej, 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 dalej. A to przepaść. Nie za sukienkę. Piąteczkę, no dalej niech pani będzie. Ja bym pomógł, ale jak ja podejdę, to ona ucieknie, bo jak ja podchodzę, proszę Państwa, to kobiety uciekają. Zobaczcie. Mówiłem, że tak będzie? Ale fajnie robiła, fajnie kochana. Mamy problem. Wy nie macie kanapek, a akcja ratunkowa rusza po 3 dniach. Na szczęście Laura grała w Minecrafta i pojęte wy też, także możecie... Gra cały czas. No to widzicie porozbijać te skały. Gniony Kilofa. Dobra, gdzie jest Kilofa? Można przejść przez ścianę w Harry Potterze. Próbujemy. No idźcie, to jest dobrze. Rozbijamy skały. Robiłem dużą dziurę, bo jestem wielki, bo
O, proszę bardzo, to większą. Dobra, rozbijaj to. Bardzo ładnie. Proszę Państwa, jesteśmy uratowani. Złoty pył oznacza, że wyjazd nogami do przodu jest coraz bliżej. Ruszamy. I wyjazd nogami do przodu już jest widoczny na niektórych. Przewodnik wygląda na oszusta, lecz mówi prawdę. Wyjeżdżamy. Kto pierwszy? Jedziemy w dół. Jedziemy, jedziemy. Ja wam pokażę jak. Znaczy ja może ostatni. Zjeżdżanie. Tak, 50 zł kosztuje zejście. Prędkość światła od lampki do lampki i wiatr we włosach. Zobaczcie. Bardzo miły, przyjemny zjazd. Widać. Ja myślałem, że to jakoś... Że rekord skoczni, wiesz co? Rekord skoczni pobijają tylko ci w spodniach narciarskich i w leginsach z Decathlonu. Następni. Zjeżdżamy. Nie ma opcji. Teraz nagra, na dole wychodzisz z progu. Ja mam spodnie. Spodnie mi zaciąga. Ale jedzie 2 na godzinę. No to jest zamują. A ja mam po dobrych wiatrach się jedzie, Ola. Kiedy względu, proszę Państwa, zwiastuje koniec, ale to nie jest koniec wycieczki. Wychodzimy na powierzchnię i ruszamy spacerkiem 10-minutowym do Sztolni Czarnej, pięknej, starej, uroczej sztolni, gdzie zejdziemy sobie pod ziemię do podziemnego wodospadu 40 metrów w dół, który spełnia marzenia i życzenia. Jeszcze teraz jeszcze jedna, ostatnia już chyba atrakcja. Idziemy ścieżką pod górę do sztolni. Też zobaczymy tu jakiś jest wodospad, podobno zobaczymy jak to wygląda. Panowały to trudne warunki pracy, bo było dużo arsenu, on trochę górnikom szkodził. No ale ludzie ogarnięci gorączką złota są jak opętani i robią rzeczy dziwne. I tak też było w tym przypadku. Pamiętajcie, że złoto budzi w ludziach obłęd, ale złoto to zło, jak sama nazwa mówi. Złoto to zło. Jakbyście tutaj złoto gdzieś znaleźli, najbezpieczniej i najszybciej mi to najlepiej oddać. I będzie wszystko dobrze. Po schowach będziemy schodzić do naszego wodospadu. Ich jest 96 do wodospadu. One są trochę wilgotne i wasze buty też są trochę wilgotne. Także uwaga, bo złote ząbki są bardzo drogie. Ja mam obiektyw zaparowany, bo to jest różnica temperatury, ale schodzimy po takich schodach na sądu. Wysoko tam jest, trochę? O, zobaczcie, to na sądu musimy coś. Kurde, no szkoda, że mi ten aparat mam taki zaparowany. Może wam pokażę, zobaczę, że się idzie takim korytarzem. No i dzień weszliśmy do jakiegoś wodospadu. Gdzie jaki wodospad? Tam z samej góry wylatuje. To już koniec naszego zwiedzania kopalni. Przynajmniej tej części, bo powinna jeszcze wykupiła bilety do innej części, to zaraz do niej pójdziemy. Wrócimy takim kolejką, teraz będziemy jechać. Jechaćka po środku. Wsiadamy i jedziemy. Pociąg skończył bieg, wysiadamy, zapraszam do Mennicy. Życzę wam udanego weekendu, udanych podróży i wszystkiego dobrego i ładniejszej pogody i dużo zdrowia. I dziękuję bardzo za uwagę, bo mi bardzo miło, buziarczki. To nam było. Trzymajcie się, papa. Bardzo dziękuję. Po Mennicy możecie udać się do muzeum, do pana Janusza takie do melodii, do naszej restauracji, gdzie możecie pyszne jedzonko sobie zjeść. To ma jeszcze szkolenie okrągło. Dziękujemy. Jesteśmy jeszcze pod drugą atrakcją, na którą Paulina kupiła bilety, a jest to sztolnia Ochrowa. Tutaj jest wejście do sztolni. Czekamy tylko na przewodnika, który nas tutaj oprowadzi. I zobaczcie, tutaj jest taki napis nad wejściem. Sztolnia Ochrowa ze źródłem arsenowo-żelazowym, więc może w środku będzie jakieś źródełko. Zaraz wejdziemy, to się przekonamy. Otwarta w roku 2017, więc naprawdę bardzo niedawno. 3,5 roku temu dosłownie. Ponieważ my przez bardzo długi okres nie mieliśmy pojęcia, że ta sztolnia się w tym miejscu znajduje. Widzę, że bez jakichś 10 lat temu przyjechali, podejrzewam. Tutaj byłby najzwyklejszy las. Zobaczę góry, tak jak po obu stronach. Proszę by sobie drzewa. Nikt takiej większej uwagi na to miejsce nie zwraca. Nie podejrzewam, że tutaj mogą być wdrożone jakieś podziemne korytarze. To się wszystko zmieniło w roku 2012. Bo nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale obecna właścicielka kopalni złota, to jest osoba prywatna, natrafiła w archiwum państwowym na taki stary przewodnik turystyczny. Jeszcze przedwojenny, taką broszurę można powiedzieć. I w tym przewodniku była zapisana informacja o tym, że Złotystok na początku XX wieku, jeszcze przed wojną, miał się stać miastem typowo uzdrowiskowym.
coś w stylu Polanicy, coś w stylu Kudowzdrój, a to wszystko za sprawą źródła wody mineralnej, wody arsenowo-żelazowej. I najważniejsza informacja, proszę Państwa, była taka, że to źródło miało mieć początek w jakimś wyrobisku górniczym, które było tak stare, że nazwa jego nawet była zapomniana. Czyli w jakiejś sztolni. Żeby się zorientować, o jaką sztolnię chodzi, to Niemcy określają mianem z źródlanej wody studziennej, właśnie od tej wody. Trasa, tak jak wspomniałam, jest krótka, więc się tam za bardzo Państwo nie zmęczą. Ewentualnie, jak coś ma męczyć, ostatnie 30 metrów, bo tu niestety nie kursuje kolejka. To trzeba wyjść... tak, pod górkę. Myślałem, że na czworaka. Znaczy, jak Pan chce, to ja nie zamierzam bronić nikogo. Nie, jak jest, teraz nie. Już wiem, po co kaski. Panu się na pewno przyda. Problem jest taki, że jeśli mówimy o średniowieczu, to też średniej wzrostu. Górnicy mieli 150-155 cm maksymalnie, więc... Czyli prawie jak ja. Pani idealnie się trafiła generalnie, no, oczywiście. Ja zawsze mówiłem, do czołgu, do łodzi podwodnych i do kopalni się nie nadaje. Niestety tak to jest. Troszeczkę się za bardzo wyrosłem, jest tutaj już... Ale spokojnie, tylko miejscami się trzeba mnie schylić i tak uważam, żeby nie zawalić mocno. Nawet jest ta sztolnia wysoka, jak na XVI wiek, powiem Państwu. Nie trzeba cały czas się schylać, więc jest dosyć komfortowo. Te ostatnie 30 metrów to jest ten upadowy chodnik, ale myślę, że spokojnie damy radę. I z racji tego, że tu do przespacerowania zaledwie 130 metrów, to zwiedzanie tej części zazwyczaj zajmuje 30 minut. Tylko my musimy Państwu tak na początek, zanim wejdziemy właśnie do tej starej części sztolni, jedną rzecz wyjaśnić. A mianowicie, w jaki sposób ta sztolnia kiedyś została wydrążona. Bo to jest zupełnie inna bajka. Teraz mamy różnego rodzaju urządzenia, maszyny, drążenie, kopanie. Nie stanowi żadnego problemu. Ale kiedyś to był ogromny problem, szczególnie tutaj w Górach Złotych. Góry Złote to jest bardzo skomplikowany geologicznie teren. I skały tutaj, które budują nasze góry, są dosyć twarde. Szczególnie te, które złoto zawierały. One były, proszę Państwa, tak twarde, że przy pomocy tych dwóch najprostszych narzędzi, czyli perlika i żelazka, górnicy w ciągu jednego dnia szacunkowo byli w stanie wydrążyć 4 cm podziemnego korytarza. Czyli jak kopali 7-8 godzin, no to takie szalone fragi mogli wykopać. To było, proszę Państwa, praktycznie nic. Nasza sztolnia ma 130 metrów, ona wcale nie jest jakaś wielka, ale naprawdę, przy postępie 4 cm dziennie, to naprawdę trzeba było się napracować, trochę nakopać, żeby wykopać tak niewielką sztolię. Ale co się okazywało? Jak górnicy mieli problem z niektórymi skałami, bo one były jeszcze twardsze i szło im bardziej opornie, że tak powiem, stosowali ogień. Mówimy tutaj o średniowieczu, więc oczywiście nie wybuchy, chociaż to by znacząco pracę ułatwiło i załatwiło, że tak powiem. Ale stosowali ogień, żeby niektóre skały, że tak powiem, zmiękczyć. Wydrążyli sobie korytarz na parę metrów i na ścianie zaczęli rozpalać dużo ogniska. I to ognisko, proszę Państwa, naprawdę sporo się potrafiło palić. Tak kilka dni nieprzerwanie około. A w wyniku dnia wysokiej temperatury i spalania drewna, skały, które były za ogniskiem, zaczynały pękać i kruszać. One się robiły dużo bardziej podatne na urabianie właśnie wszelkiego rodzaju narzędziami i można było dzięki takiej metodzie osiągnąć postęp do 60 cm podczas jednego cyklu. Także szło troszeczkę szybciej. Oczywiście metoda też była dużo bardziej niebezpieczna. Dziś byśmy powiedzieli coś za coś. No bo jednak podczas opalania ogniem wydzielało się bardzo dużo dymu. Wydzielał się także arsen ze skał. Pewnie Państwo usłyszeli o naszym cudownym arsenie, który i pomagał, i szkodził, przez pierwsze wieki szkodził, ponieważ ma niską temperaturę spalania, więc bardzo często wydzielał się opary arszeniku. Dlatego dla górników było to zdecydowanie bardziej niebezpieczne, ale generalnie forma poświęcenia, można powiedzieć, dla szybkości prac. Szerokość, proszę Państwa, troszeczkę uległa zmianie na przestrzeni lat. Nie będę ukrywać. Ponieważ tak jak wspominałam przed chwileczką, kiedy my do tej sztolni wchodziliśmy po raz pierwszy, to ta część była w całości wypełniona wodą. Wody było mniej więcej po samej góry, pod sam strop, tak. Kiedy woda została usunięta, czyli wypompowana, to się stała taka nieprzyjemna rzecz. Ona bardzo często ma miejsce w takich podziemnych wyrobiskach. Skały dostały ogromną ilość powietrza naraz, zmieniło się naprężenie i następuje gwałtowna erozja. A, to w skrócie. Prościej mówiąc, znaczy tyle, że nam się troszeczkę te skały niektóre ze ścian zaczęły obsypywać i w niektórych miejscach chodniki naturalnie się poszerzyły. Barwa jest wyjątkowa, od razu mówię, jeśli chodzi o ten teren, bo zazwyczaj mamy szare, ciemno, szare, czarne skały, pomarańczowych nigdy. I faktycznie, to nie skały są pomarańczowe, tylko na skałach występuje okra, czyli właśnie ten taki rudy nalot, gdzie niegdzie barwy mówi, oczywiście, tak, tak, zwietrzała skała, która ma dużo żelaza. Nam się oczywiście to zazwyczaj rdzą kojarzy i faktycznie i słusznie właśnie przez to żelazo. Tylko że okra ma po prostu efektem ubocznym, że tak powiem, wietrzenia skał, ale ogólnie okra jako związku chemicznego stosuje się właśnie jako barwnik do dnia dzisiejszego w farbach, w malarstwie, w ceramice. Jakby się uprzeć, to tą okrę znajdziemy w niektórych kosmetykach. Bo na przykład taka sproszkowana forma jest dodawana do pudrów, do bronzerów, do samopalaczy. Wiadomo, taki naturalny pigment koloryzujący. Także można dotknąć. Może Pani poprawić makijaż. Jest to jeszcze w cenie biletek, najbardziej można korzystać. Ja się nie maluję.
To może sobie opalenie załadą zrobić. To jest sposób przewodników. Jak spędzają całe generalnie wakacje w podziemiach, skąd mają taką opalenicę? No właśnie, przez ofę. Przypomnij sobie wodę. Tak, woda płynie, woda będzie płynąć cały czas. Z tego źródła? Nie, to jest taka typowa woda, która przez kopalnię przepływa, między skołami. Ale wbrew pozorom ten strumyk ma znaczenie. To jest taka czerwona, widzisz. Jest aż taka. Ale na palcu tak samo. Tak, bo dzięki temu strumyczkowi nam się szklanie po prostu nie, z powrotem nie zalewa wodą. No się teraz grawitacyjnie odwadnia, tak to się nazywa. Nie wiem, że się nie wdali, cały czas idziemy delikatnie pod górkę. Bo jak się okazuje, nasza szklania ma kolejny poziom wydobywczy. On nie jest za wielki. Łącznie korytarz na Nawi ma 12 metrów długości, więc nie za dużo. Aczkolwiek tam jest bardzo dużo ochry. Troszkę mniejsza cyrkulacja powietrza, nikt tam nie wchodzi, nikt tam nie wydrapuje tej ochry, więc jest jej bardzo dużo. W związku z czym ten górny poziom wygląda jak taka pomarańczowa jaskinia. Troszkę jak jakaś jaskinia na Marsie, dobrze, ciekawe wrażenia wywołuje. Na razie jest jeszcze nieudostępniony, ale myślę na tym intensywnie, żeby go dla Państwa otworzyć. Tylko to troszeczkę pracy wymaga. Aczkolwiek to, co tutaj Państwo widzą przed sobą, co najwięcej emocji wśród turystów wzbudza, to jest drabina. I jakbyście Państwo zastanawiali, skąd taki pomysł na drabinę? Zaczerpnięty z średniowiecznych rycin. Bo jakby się kiedyś Państwo zastanawiali, jak wyglądała większość drabin w kopalniach kiedyś, to w średniowieczu, dokładnie w ten sposób, tak. Nie wszystkie, bo zdarzały się takie drabiny, jakie my znamy z dzisiejszych czasów, czyli ze szczeblami, tylko po prostu wykonane z drewna, ale jednak większość była wykonywana w ten sposób, że górnicy brali pień odpowiedniej średnicy, jakąś tam belkę i właśnie w niej drążyli stopnie. Więc w sumie był to bardzo prosty sposób na drabinę. Aczkolwiek też wbrew pozorom całkiem jedno przydało radę. Coś mi tutaj, wiecie co, obiektyw paruje. Idziemy teraz, nic, mówię do kamery, że obiektyw paruje, idziemy teraz tymi wąskimi korytarzami, co przez się idzie. Prawie na mój rozmiar. Chodnik zalany był. Teraz idziemy pod górę. Wow. Wysoko, ale obiektyw paruje. Różnica temperatur, tutaj jest jakaś wilgotność strasznie duża. Jesteśmy już na zewnątrz, tym korytarzem, którym widzieliście, wychodzi się na zewnątrz. I tu już będziemy schodzić na dół teraz. O, ale ta górka mnie wymęczyła. Tu mają Państwo to źródło wodarsno-żelazowe, jak kaski wezmę. Można się tego napić? Bo się zastanawiałem właśnie. Można, tego można. To jest woda, która płynie... Właśnie nie, mały arsen. Ona ma nazwę. Mało, to nie zabija od razu po czasie. Nie, ja z nich kłam kawę cały tego, spokojnie. Normalnie bym nie piła, jak był arsen. Ona jest przebadana i w porównaniu do właśnie wód, które płyną przez kopalnie, albo wód tutaj powierzchownych, ma tego arsenu bardzo mało. To są śladowe ilości, one są dopuszczane do spożycia, jeśli chodzi o normę. Spróbujemy. Można pić, tylko nazwę wód. To jest większy problem, bo dla niektórych smakuje jak zwiastę wiajruje. No po prostu. O nie, coś ty! Mówiłam, że tak będzie. Tak? To tak. Ja nie czuję. Tak. To ja chyba dużo żelaza jadę. No. Na pani pewnie trzeba jest jakiś rurin zarówno. A mi ciągle żelaza brakuje. Zna pani idealna. On też jest świetna na ranę, bo na skalę leczenia. Nie, nie czuję. Tylko to już stosowanie zewnętrzne generalnie nie trzeba, nie trzeba kosztować. Jak się smaruje taki powierzchowny ranek i zadrapanie, on się podrobił szybciej, go i do 30%. Dobra. To ja w takim razie Państwu bardzo dziękuję. Za my również dziękujemy. Strasznie ciekawie. Dziękujemy za oprowadzenie. Do widzenia. My też już uciekamy. Zwiedziliśmy tutaj... Zaczyna się aż ściemniać. Tak, dwie rzeczy trochę tutaj czasu spędziliśmy, bo prawie ze 3-4 godziny nam tutaj zeszło. No ale warto było. Teraz musimy sobie poszukać coś do jedzenia. Tak, jakieś knajpeczki. Mam nadzieję, że Wam się podobało to zwiedzanie. Nie wiem, czy będzie wszystko widać, bo tutaj w tych niektórych kopalniach, nie wiem co się działo, była taka wilgotność, że po prostu obiektyw parował. Mimo, że go wycierałem, to zaraz zaparowywał. I będzie troszkę obrazu rozmazany. A my teraz zmierzamy do kamperka. Aha.